Słuchajcie, program Polak Potrafi. Dziś kopuła obserwacyjna, korespondencja masowa oraz kolejny polski wynalazek, ręczna kamera filmowa. Nie zmieniajcie kanału. Zapraszamy. Astronomia to rozwijana od wielu lat nauka, która skrywa przed nami jeszcze mnóstwo tajników. Bardzo popularne jest obserwowanie gwiaździstego nieba. Często z czystej ciekawości chcielibyśmy przyjrzeć się z bliska na przykład Księżycowi. Możemy zbudować własne centrum obserwacyjne w domowym zaciszu, biurze lub szkole. Firma Universal z Żywca zajmuje się produkcją i montażem kopuł obserwacyjnych. W Polsce znajduje się już ponad 40 takich urządzeń. Kopuła obserwacyjna składa się z 6 laminowanych elementów, 2 jednakowych boków, przedniej i tylnej ściany oraz 2 ruchomych pokryw. Do ich wykonania potrzebne są foremniki o odpowiednich wymiarach. Foremnik najpierw jest woskowany 3-4-krotnie oraz polerowany. Dzięki temu gotowy element będzie łatwo odchodził od powierzchni. Po woskowaniu foremnik pokrywany jest żelkotem, czyli barwioną masą, która nada laminatowi kolor, połysk oraz zwiększy jego odporność. Zazwyczaj wytwarzane są białe kopuły, lecz na życzenie klienta może zostać zastosowany żelkot o innym kolorze. Aby foremnik był równomiernie pokryty, nakładane są 2 warstwy. Gwarantuje to idealne rozprowadzenie żelkotu. Po tej operacji foremnik jest pozostawiany na 5 godzin do wyschnięcia. Na stężały żelkot nakładana jest pierwsza warstwa żywicy z utwardzaczem. Po jej równomiernym rozprowadzeniu docinane i nakładane są maty. One również pokrywane są żywicą. W 4 godzinach na maty nakłada się odpowiednie kawałki tkaniny i wałkuje się je żywicą. Przekłada się tyle warstw mat i tkaniny nasączonych żywicą, aby uzyskać odpowiednią grubość ścianek. Kopuła musi być odpowiednio ciężka i stabilna. Ostatnią laminowaną warstwą jest tkanina. Skorupę pozostawia się na dobę, aby żywica stężała. Następnego dnia gotowa, sztywna, boczna skorupa wyjmowana jest z foremnika. Do jej wnętrza mocowane są metalowe profile ze śrubami. Posłużą one za punkty montażowe innych podzespołów. Po właściwym ustawieniu profili nakładany jest klej z utwardzaczem. Aby całość wyglądała schludnie, na profil nakłada się matę i tkaninę, a następnie laminuje, aby stworzyć gładkie wykończenie. Wewnątrz bocznych ścian znajduje się listwa, dzięki której kopuła podpiera się na pierścieniu, czyli stelażu całej konstrukcji. Listwa musi zostać nawiercona w odpowiednich miejscach, aby była równo spasowana ze śrubami pierścienia. Dodatkowo wykonywane są pozostałe istotne otwory w skorupach. Później wnętrze skorupy jest malowane szarą, matową, porowatą farbą, aby zapewnić lepszą estetykę. Równocześnie powstaje wspomniany wcześniej pierścień, czyli podstawa kopuły. Jest to obrotowy ceownik, który musi zostać precyzyjnie wykonany.
Od tego zależy, czy kopuła będzie się równo obracać bez przeskoków. Dodatkowo ma ona podstawki montażowe do obsadzenia kopuły, na przykład na dachu. Boczne ścianki, przednie oraz tylna, są nakładane na pierścień. Po obsadzeniu są przytwierdzane za pomocą śrub i nakrętek. Do przytwierdzonych wcześniej mocowań przykręcane są profile z rolkami. Na nie zakładany jest łańcuch połączony z przekładnią. Mechanizm ten posłuży do odsuwania górnej pokrywy. Wewnątrz do pierścienia montowany jest silnik, który odpowiada za obrót całej kopuły, który jest możliwy do wykonania o całe 360 stopni. W tańszych modelach zamiast elektrycznego silnika obracającego montowane są korby. Gdy silnik jest zamontowany, na kopułę nakładana jest górna klapa. W miejsca ze śrubami mocowane są rolki. Do łańcucha przykręcane jest cięgno klapy. Kopuła jest dalej skręcana. Do przedniej osłony przykręcany jest wspornik dolnej klapy. Przed montażem dolnej klapy przyklejany jest napis z nazwą firmy i zaraz po jego wyschnięciu całość jest zakładana do kopuły. Do klapy przykręcany jest siłownik, który będzie odpowiadał za automatyczne opuszczanie i podnoszenie klapy. Do kopuły zakładana jest instalacja pozwalająca całkowicie zautomatyzować jej obracanie oraz otwieranie włazów. Przy użyciu odpowiedniego programu całość może być sterowana przy pomocy dowolnego komputera. Gdy kopuła jest już zamontowana w budynku, można do jej wnętrza wstawić dowolnie wybrany teleskop umożliwiający obserwację gwiazd i słońca. Pod kopułą montowany jest teleskop astronomiczny, który służy do oglądania nieba. Najważniejszym parametrem teleskopu jest zwierciadło. Im większe, tym instrument jest lepszy. Duże teleskopy potrafią ważyć ponad 100 kg. Dlatego, aby uniknąć każdorazowego przenoszenia sprzętu, najwygodniej jest posiadać obserwatorium, w każdej chwili gotowe do pracy. Teleskop może posiadać system automatycznego prowadzenia oraz system automatycznego wyszukiwania, gdzie w pamięci teleskopu zapisanych jest 40 tysięcy obiektów astronomicznych. Są dwa rodzaje instrumentów optycznych stosowanych do obserwacji nieba. Jest to teleskop refraktor soczewkowy i teleskop reflektor zwierciadlany. W przypadku instrumentów o dużych aperturach stosuje się teleskopy zwierciadlane lub konstrukcji mieszanej, teleskopy zwierciadlane z meniskiem. Może kiedyś ktoś z Was udowodni, że UFO istnieje. Pora zejść na Ziemię. Przed Wami historia